Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. No jak widzicie, tętniej mało, fiolka jedna. No niestety, to wszystko co miałem okazało się niewystarczające na poziom, więc zacząłem sprzedawać rzeczy, zapominając o fiolkach, no i widzicie, jak to wyszło. Bo to jest, fiolki są strasznie drogie, no spójrzcie. Mogę kupić sobie maksymalnie dwie teraz i zostaną tylko trzy. No dobra, mam nadzieję, że z takim zapasem się uda, bo wrzuciłem w umiejętność jeszcze jeden dodatkowy punkt. Więc mój status tak wygląda. Poziom 70. Wyglądu bardzo dużo, ale no niestety runów 0. No co zrobić, ale nie, granica koszmaru oczywiście, że nie. Ale ja Hargul, jak najbardziej, nie da się złapać rączce i będzie dobrze. A dlaczego mówię, żeby nie dać się złapać rączce? No bo będę tutaj musiał przesprintować pewną część. Czyli tu... No kurde, proszę cię. No, bo trzeba iść do babki ze dzwoneczkiem. Bo ona tutaj ich przyzywa wszystkich, no właśnie. Więc kiedy jej się pozbędę, tutaj będzie zdecydowanie łatwiej. Bo ona jeszcze nawet się nie broni, tak de facto. Ona ma swoich obrońców. No, i już nawet fiolki zostawiają, więc nie jest źle. Dobra, tutaj już byłem w tej celi. Chyba nic tam nie było, prawda? No nie. Jakiś przedmiot wcześniej, ale już go podniosłem przecież. To dobra, nie dałem się złapać rączce. To będzie mi wybitnie nie w smak. Ej, ale teraz mniej zabrała, wcześniej połowę. Nie wiem dlaczego, może w tamtej formie nieśmiertelnej oni po prostu też byli najzwyczajniej w świecie silniejsi. To wie, ale dobra, postaram się najdłużej bez używania fiolek. No bo to są moje jedyne cztery. No nie słychać lochu dziecka z oddali chyba. Ale coś słychać, jakiegoś potwora. No i tak prędzej czy później przyjdzie nam się z nim spotkać pewnie. Ale póki co nie ma co się przejmować. Trzy otwarte? Nie z tej strony, a jak żeby inaczej. Więc chyba chcąc, nie chcąc, będziemy musieli wyjść tam z przodu. Może mnie łapa nie dopadła. Okej, gdzie masz obszar czaru? No ty obszar wideł wiem, gdzie masz. Wiem to bardzo dobrze. No ale, no właśnie. Swoją halabardę też znam już. Na wskroś. Dobra, nie, serio, muszę wyczaić moment, w którym on to robi i gdzie to robi, żeby w to nie wejść przypadkiem, ale tutaj moment, no intryguje mnie to przejście, czy na pewno tutaj nie ma drogi gdzieś dalej, tylko naprawdę tutaj przez te drzwi, których nie idzie otworzyć? Czy tam te jęki słyszę, no. Zaraz możemy, może uda się wypatrzeć, kto jest ich autorem. No chyba tamta wieśniaczka, jeżeli mnie oko nie myli. Nie, ale dobra, faktycznie nie da się tutaj przejść. Więc jak najszybciej tędy. Jak najdalej od łapy. Wieśniaki mogą iść za mną, mi to tam nie przeszkadza. Ale żeby łapa mnie nie złapała tylko. Ej, dobra, czy oni teraz zrobili się słabsi? Zauważalnie słabsi. No kurde, no nie chwal dnia przed zachodem słońca. Typowo, ale 5 fiolek mam. Czyli więcej niż to, z czym rozpoczęliśmy. Więc jest nadzieja, że tutaj coś się uda ugrać jeszcze autentycznie, tylko... No właśnie, za każdym razem będę musiał tam lecieć na dół. I upewniać się, że... O kurde, no... No ja, jeszcze mnie spodpal, jeszcze zastrzel najlepiej. Normalnie zabijcie mnie. Nie, oczywiście to wszystko to był jeden wielki sarkazm, więc nie róbcie tego z łaski swojej. No chyba, że teraz. Po jej śmierci, możecie próbować. I to jest też bardzo dobry moment na atak, bo oni są zamroczeni przez sekundkę. No, ja utratą nieśmiertelności też bym był na pewno zniesmaczony i strudzony i przez pewną chwilę bym rozważał swoją własną śmiertelność. Ale czy stałbym w miejscu, jak obok stoi gościu z halabardą i zaczyna nią machać?
szaleńczo, zabija ludzi. No nie, chyba nie. Aż tak bym nie zastygł. Dobra, tylko dlatego, żeby mnie w plecy nie zdzielił, ja będę biegł zaraz. Cholera, no muszę je użyć. Szkoda, tutaj pociski, a nie fiolka. Dobra, pełen sprint. No, panowie, przepraszam. Dzięki, przepraszam. Ja tylko przejazdem. Choć w sumie mógłbym ich pozabijać. Nic nie stoi na przeszkodzie. Może jakaś fiolka wpadnie. No co za świnie. Ej, ale moje tętnienia, przecież zapomniałem o tym. Na 5000 piechotą nie chodzi przecież. No tylko właśnie, czy tamta baba z dzwonkiem obejmuje też tego? No kurde, ale mnie zdzielił. Ojojoj, szybko, 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 szybko. No. Oj, tak za mało. Za mało odzyskałem, żeby czuć się bezpiecznie. Jeszcze raz, no. Okej, ale padają definitywnie. No inaczej, oceniam to na ucho, że tak powiem. Czemu jeszcze raz idę na górę? Może w poszukiwaniu fiolki, ale nie, raczej żadnej nie znajdę. Kogo my tam zostawiliśmy na dole? No kurde, i po co? I po jaką cholerę? A zresztą, dobra. Może się uda coś jeszcze odzyskać z tego. No nie! Jeszcze raz tam biec. Oj, to będzie upierdliwa lokacja. Aha. Ej, wiecie, tak teraz sobie teraz pomyślałem w trakcie tego loadingu. Ej, że może z tymi runami chodzi o to, że ja powinienem po prostu skonsumować tą krew. Wyostrza zmysły i odtwarza więcej punktów zdrowia. No kurde, serio, zaraz je chyba użyję tak po prostu, żeby to sprawdzić, bo to by się akurat chronologicznie wpasowało w przebieg wypadków. Używam tego chwilę później, jeżeli bym użył oczywiście tuż na samym początku, to używam tej fiolki, mogę wkładać runy i już proszę bardzo. Pierwszy się pojawił, przecież zaraz chyba na samym początku. Czy tam pierwsza runa, no ja, nieważne. Aj kurde. Nie, obiecuję, tym razem już obiecuję, serio, autentycznie. Po tym odcinku wchodzę na Bloodborne, Wikia i szukam informacji na temat runów. Czy run? Po pierwsze szukam odmiany tego wyrazu w języku polskim. Choć nie, no pewnie strony będą tylko po angielsku jeszcze, to tam niestety tej wiedzy nie otrzymam. No ale przynajmniej będę wiedział, o co chodzi, jeżeli się okaże, że to ta fiolka z krwią Josefki. No to nie będzie dobrze, to będzie krzyk, lament, jeden wielki przypał. No ja, jeszcze, no mnie jeszcze daj się spalić, no. I zaraz tutaj przyjdą znowu. Nie, ale dobra, ostatnia próba. Nie, no może nie ostatnia. Do skutku. Taki zawsze jest plan. Ej, czy nikt nie było mniej kiedyś? A ten stąd chyba przyszedł. Po prostu. No dobra, tak trzeba zacząć. Tu! Kurde, bardzo blisko. Nic z tego, nic złego. No ale czemu kule? Ona dzwoni dzwoneczkiem, to czemu zostawia pociski ze srebra, no? A ten czemu strzela? Przecież mnie tutaj nie ma. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. Kurde. Do skutku, do odzyskania maksymalnego zdrowia. No ale już mam nie... No kurde, nie chcesz tak. No nie, dwa razy. Już nie da się złapać oczywiście na schodach. Ej, dobra, tu nie ma przejścia? Gdzieś? Nie. Okej. Okay. To sprincik. I uważać na dziada z wielką bronią. Serio. A niestety muszę zmarnować jedną fioleczkę. Kurde, dobra, wiecie co, może tak po prostu przebiegnę. No aha. O! No i super. Debil. No debil. No po prostu kurde debil. A ten też! Nie no, ale serio, mam teraz problemy, gdzie tu mam się udać. W tej niewidzianej wiosce. Ej, po pierwsze, tego gościa na wózku chyba mógłbym... Nie, a tu nie jest ten przeskok jeszcze. A, tutaj na szczęście moje tętnienia.
No za 14 tysięcy parę fiolek bym sobie kupił na pewno. Ale może to nie będzie potrzebne, bo może od niego dostanę. Nie, oczywiście nie. Ej, ale właśnie, przecież to jest jeszcze drugie monstrum, tak? Tuż nad moją głową praktycznie. Tutaj, no. To gdzie muszę stać, żebyś mnie chciała gdzieś zabrać, moja droga? Ta, jasne. Przed chwilą zrobiłem ten krok do przodu. Widzieliście, co się stało. No. Nie dam się na to nabrać. Nie. Ale właśnie, kurczę, ci już wrócili pewnie, znając życie. Usłyszeli rezurekcyjny dźwięk dzwonka. Aha. I tak chamsko po prostu bluzki już są. Nieźle. No i zero duszyczek. To boli bardziej. Nie, ale serio. No jesteś tutaj. Nad moją głową praktycznie. Czemu nie chcesz mnie złapać? No, no. Ile mam czekać jeszcze? Na ten akt łaski. Chyba, że zupełnie inne miejsce. Na przykład tu. No nie, no masz długie łapy, ale nie aż tak długie. Może tu? Tu na skrawku, no tam na dół mógłbym zaskoczyć. Przeżyłbym ten upadek, no ale... Niestety, niewidzialna ściana. Albo zbyt gruba moja postać. Tak po prostu. Nie no, wyczyszczę, bo niby czemu nie. Ale w takim wypadku, to gdzie mam się teraz udać? Tutaj winda nie działa. Tam przejścia nie ma. Drzwi są zamknięte z drugiej strony. No jawnie... Tu jest jedno przejście. Okej, niech wam będzie, ale... No nie. Ja tam nie zeskoczę. Nie ma takiej opcji, chyba że... Nie spadłbym na sam dół, tylko... Ej, cholera, spróbujmy. Tak, tu. Ach! No nie. Za nic. No po coś jest ta winda jednak, się okazuje. No ale przynajmniej sprawdziłem. Nie, ale idę chyba po swoje tętnienia i wychodzimy stąd. Bo tutaj nic dla mnie nie ma. Nic dobrego tu na mnie nie czeka, jawnie, autentycznie. Tylko wpieprz i utrata całego zdrowia. Oczywiście prawdopodobnie całego. Ej, dobra, ale dostałem za nich... siano, więc... Ej, może? Może jednak, definitywnie? No, ej, dostaję. No za tego już chyba nie, bo widzę jakiś bardziej zakrwawiony niż inni. Oj, kurde. No całości może nie odzyskałem, ale zawsze coś. No i nie! Oj, tętnienia! Nie, uciekam z tej lokacji. Walić niewidzianą wioskę. Nie kumam. No chyba, że tutaj z lewej coś pominąłem. Wiesz, tam jest jeszcze jedno oczywiste przejście. Cholera wie, no ja z postrzegawczością nie grzeszę zbytnią. Więc może tu, może w tej celi coś jednak. Ale co to było? Ona ma jednak jakieś ataki oprócz tego? Oprócz dzwonka? Ej, to jest nowość dla mnie. Koleś, a może wejdziesz zanim zaatakujesz? Nie? Wybiera atakowanie przez glicze. No kurde jak! I to ty z tymi widłami! Jakim cudem! Nie, ale dobra, serio, nic tu więcej nie ma. A, tu też były schody. Mogłem tędy sobie skrócić. Dobrze, nie trafił. Ale czemu oni nie chcą fiolek zostawiać? No ci, okej, strzelcy, rozumiem, pociski, dobra, kule. Ej, a może tam idzie przeskoczyć po prostu? A jak się rozpędzę? Ej, bo po prostu tutaj. Bo tu nie ma murka. Ja, no i pięknie, moja spostrzegawczy zadziałała. Dobra, papier pioruna.
Mam tego dużo. Zdrowia mam mało, dobra, ale z racji tego, że to jest dalsza eksploracja. To szkoda, że straciłem to 15 tysięcy, no ale okej, dobra, trudno. Co na dole pojękuje jakaś bestia. A nie, przecież lamentująca kobieta, do tego już doszliśmy ostatnio. Pytanie 3. Wroga? Tak, wrogie są jak najbardziej. I też nie giną chyba tak totalnie. O kurde, dobra. O nie, 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 nie! No gdzie tam? Gdzież wy? Dobra, nie, na takiej granicy nie mogę być. No dobra, to wyszło pięknie. Ale mam połowę zdrowia, zero fiolek. I jestem w zupełnie nowym miejscu. Zginiemy szybko. I miejcie świadomość tego, że potem udamy się do snu tropiciela i stamtąd. Będziemy musieli niestety chyba udać się gdzieś farmować. Moje tętnienia. Oj, stop, stop, stop. Skoro tutaj była jedna baba. No tu jest pewnie też i druga. Jest i ona. Ale kurde, ten wielki obrzyd. No traf! No cholera! Ale dobra, już wiemy gdzie ona jest. Ej, ma też sztylet oprócz dzwonka. Aha, przybiegła bestia. Kurde, tylko gdzieś skądś bym musiał skombinować sobie fiolki. Najprostszym sposobem, a zarazem najgłupszym jest uzbieranie dużej ilości tętnień. No i zakupy w śnie tropiciela, no ale kurde. Na początku jarnam, tam wszyscy zostawiają fiolki praktycznie, to czemu miałbym się tam nie udać? Przy okazji mógłbym też sprawdzić, czy coś się tam zmieniło w odzywkach NPC-ków. Nie, serio, wydaje mi się to dobrym pomysłem i tak chyba zrobimy. Przyfarmujemy sobie bezpośrednio fiolki, a nie tętnienia, żeby później wydać je na fiolki, bo to jest po kiepskim bardzo przeliczniku. No dobra, no to nostalgia. No, może centralne jarno, nie będziemy przez lazaret biegać. Choć do Josefki zajrzę. Zapytam, co się u niej zmieniło. No, nikogo tam jeszcze nie wysłałem. Więc o, właśnie, do kaplicy Eledona możemy aż tak daleko się wypuścić. Przy okazji będę zabijał każdego po drodze, bo raczej oni się nie wzmocnili. Więc będą padali jak muchy. No i też mam nadzieję, będą zostawiali, tak podejrzewam, bardzo cenne, jak bardzo cenne teraz. Fiolki z krwią. Ach, kurde, jak się faktycznie okaże, że te runa są od tej krwi Josefki. O, zawsze pewne zmiany widzę. Potworki wypuszczają się w zupełnie nieznane lokacje. Znak szponu i co? No zostawił, moment, a to nie byłeś... No nasz kaszlący znajomy. Okej, to teraz upadła teoria, że to są dzieci. Chyba, że to jest pierwsza faza transformacji już typowo w wilkołaka. Bo tam jeszcze wyglądali wcześniej jak ludzie. No tak, ale to był on. Z nim chciałem pogadać właśnie. Kurde, dobra. Aż przeczytam tą runę, którą zostawił. Znak szponu, tak? Znak szponu znajduje impuls w cieple krwi. Runa ta wzmacnia siłę brutalnych ataków, które są jedną z mroczniejszych technik tropicieli. Choć różnica jest subtelna, kowal runiczny Kary opisuje bestię jako straszliwy i niepożądany instynkt drzemiący głęboko w sercu człowieka, a znak szponu jest zaproszeniem do akceptacji całej jego natury. Gdzie jest Karyl do cholery? To o niego chodzi. Jak nic, no jestem prawie pewien. Jestem prawie przekonany o tym, że chodzi właśnie o Karyla, że jak go spotkam, to będę mógł już ulepszać wszystko, no. A chciałbym, bo tam są dobre rzeczy. I 4 sloty jeszcze podobno. No i są fiolki, no na szczęście. Teraz się liczy tylko, żeby zadawać obrażenia i samemu ich nie otrzymywać. I liczyć na jak najczęstsze i najbardziej obfite dropy. Najwięcej fiolek zostawia to monstrum tutaj z prawej. Aha. Tylko żebym nie zgarnął jakiegoś ciosu niepotrzebnie. Nie, to może zacznijmy. O kurde, no ładnie. Ale na szczęście tyle staminy, że mogę to poprawić. No aż 3. No i nieźle. Dobra, wybaczcie na sekundkę. Dobra, już jestem z powrotem. Oj, kurde, co mnie blokujesz? Ja mam jeszcze parę fioleczek, jak najbardziej. No do 20, żebym chociaż wbił. Będzie już dobrze, będzie spokój.
No tylko nie tracić zdrowia, to przede wszystkim. Ale gdzie te dropy są? No przecież... Ech, dobra, tu jest ich więcej. No ale nie tracić, piecho, no nie tracić tego zdrowia, no. Kurczę, że to nie się miało. Dobra, ale skoro nikt tutaj nie chce mi nic zostawić, no to jak ich mam inaczej zdobyć? Ale dobra, stop, jeszcze tutaj było jedno miejsce. Brak odpowiedzi, no. Czyli maksymalna transformacja wszystkich mieszkańców Jarnam już chyba nastąpiła. No nawet nasz lekko kaszlący kolega już zamienił się w wilkołaka i przebił kraty. Ale właśnie, tutaj też było na górze miejsce, jeszcze jedno do pogadania. Chcecie ten koleś, ej, ale stop, to nie tutaj, nie tutaj. Nie, żebym o nim zapomniał, no ale... Tak się rzucił jakoś. Nie. A jak to wygląda w tym miejscu? Też brak odpowiedzi, czyli albo ludzie ukrywają się już tak intensywnie, że nawet nie odpowiadają na pukanie do drzwi, bo o tej porze to już typowo tylko bestie przychodzą. No albo sami są bestiami, albo też nie żyją. Zabici przez chorobę. No ale trumny puste czekają na nich, jakby co. Pod żadnym pozorem nie powinno wejść. Za nic. No ale już chyba przy tym 30. którymś odcinku zdążyliście się przyzwyczaić, że takie rzeczy czasami się tutaj zdarzają i trzeba z nich korzystać. Dobra, o, jest fioleczka, no ale kurde, czemu jedna tylko? Ej, tam właśnie, tam dalej, tuż, niedaleko stąd były śmiejące się kobiety. Które totalnie miały gdzieś to, co się dzieje na zewnątrz. I serio, i tam jestem ciekaw, czy im to wyszło na dobre, to podejście, czy zupełnie nie. Czy może tam jest największy gnój i wrony, które były nieopodal, wpadły i je rozdziopały na miazgę. Ale zaraz się cofnę po to wszystko. Ale póki co... O, w ten sposób. Dobra, całe dwie fiołki. Tutaj kule, i tutaj też powinny być kule. No, okej. Okay. Ja, jeszcze jeden. Ja jeszcze starczą, no nie lubię tych starczą. No ale jeszcze bardziej nie lubię strzelających na dystans. No ale coś się daje robić, no prze... No bo za bardzo ich olewam. Bo wiem, że oni są nawet na jedno szturchnięcie, nawet nie uderzenie porządne. Więc czemu miałbym sobie nimi zaprzątać głowę aż tak bardzo? No ale widoczki delikatnie się zmieniły, oczywiście tylko w kwestii tego, co na niebie. No architektura się nie zmienia pod wpływem tego, czy jest jakaś chmurka, czy inny odcień. Wszędzie brak odpowiedzi. No plus ten wilkołak, który wyskoczył. Ale nie, no jeżeli jeszcze parę razy przewinie się ten sam komunikat, że nikt nie będzie chciał mi odpowiedzieć na moje wezwanie, to... Ja, jednym uderzeniem. Skąd ta moc? Kurde, piecho. I czemu tylko dwie fiolki? Nie, ale jeżeli się okaże, że jeszcze parę razy będzie brak odpowiedzi, no to nie, to nie będziemy tak biegać. Bo nie będzie sensu. Dobra, tutaj dwa pieski. Ale w sumie trzy, jeżeli liczyć tego, który przyjdzie. Ej, też będziemy mieli okazję, żeby zobaczyć, jak ta moja wiadomość sobie radzi tutaj koło studni. Triple kill! Ej, dobra, jak tam? Dobra, słaba. No, 15 wyborny, cofnący 2. No, powiedzmy, całkiem nieźle. No ale znowu tylko kule. Niestety nie fiolki. No to w 20, do tych podstawowych 20 chciałbym dobić. No ale nie, jak tutaj zginę, no. Nie wiem nawet, czy drugi obrót był potrzebny. Ale jakim cudem oni mi teraz tak mało zabierają, czy moja zbroja praktycznie się nie zmieniła? Co, że witalność aż tak bardzo zboostowałem? No, chyba też nie. Ja, ale dzięki za te 6 fiolek. Naprawdę nawet nie wiecie, jak mi są teraz przydatne. Jak mi są potrzebne. Kurde. Przedmiot najwyższej wagi.
Ukraina Niewidzianych jest ciężką lokacją. No chociaż jedną, proszę cię. No, cztery. Nieźle. A, i pamiętacie tą krótką anegdotkę o monetach lśniących, które się przydają tutaj, że można je wrzucić w drzwi? No to jest właśnie, to są właśnie te drzwi. Tutaj miał być skrót. Czy da się lśniącą monetę jakoś tam wrzucić? Na pewno, tylko ja bym użył monokularu jednak. Żeby na pewno w drzwiach zostały. No więc tak, mamy monokular. Lśniące monety. Gdzie to jest? Dobra, ale spadła na dół, prawda? No to okej, to jeszcze jedną, tylko tym razem, żeby ładnie ją wcelować. No musi pozostać w... O kurde. Tego jeszcze nie użyłem. Ale moneta musi pozostać w drzwiach samych. Musi w nie wpaść, tak jak gdyby. Nie wiem, gdzie są. O, to jest w drzwiach. Tak mniej więcej na środku. Nawet dwie są. Ej, dobra, może mi się uda to pokazać wam w tym odcinku. I to by było naprawdę spoko z mojej strony, jakbym to zrobił. Bo to jest jedna z ciekawostek. Nie każdy o tym wie. No cholera, dobra. Użyj się raz powtórnie, proszę, dzięki. Stąd mógłbym po prostu do grobowca Oedona się przeteleportować, ale nie. Polecimy sobie, bo jest jeszcze prawdopodobieństwo, że jakaś fiolka będzie leżała. Co to kurde było? Ale tylko w momencie, jak następuje mu na żebra. No, naprawdę godna pochwały dbałość o szczegóły dźwiękowe. Nie, serio. Ale czy z drugiej strony potrzebny był ten inny dźwięk specjalnie? Dochodzenia po truchle jakiegoś konia. Ale dobra, 21 fiolek już mamy. Czujecie to? Już jest dobrze. No i w ten oto sposób chyba właśnie ekipa From Software spowodowała, że musieliśmy po prostu cofnąć się do centralnego Yharnam. I przyfarmować. Przy okazji można zobaczyć, co inni tutaj mówią. W pobliżu. Dobra, pewnie zapasowy wózek. Dobra, tu jest oczywiście wiadome miejsce, prawda? Okej, ale ja chcę się dostać do grobowca Oedona, więc... W tą stronę trzeba, tylko jeszcze tych dwóch. No ale... Z tego, co się orientuję teraz, to uwaga, raz i dwa i po wszystkim. To były najlżejsze moje uderzenia. O, patrzcie, nawet lśniące monety od razu uzupełniliśmy. Więc jedno mocniejsze. No właśnie. A jakie deszcze? No i cztery fiolki. Ale czemu tylko w tej lokacji się je dostaje tak często, a tam dalej już nie? Może faktycznie tylko po to, żeby musieć tutaj się cofnąć, albo dwa, żeby tam być zmuszonym używać innych przedmiotów. Ale dobra, skoro mam 20, to mogę sobie użyć. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tam jeszcze może coś wpadnie po drodze. Z jedna lub dwie. A przy najwyższym możliwym szczęściu może nawet i pięć. Bo tam na końcu są dwa wilkołaki, one rzucają więcej niż jedną zazwyczaj. Nie, do kanałów nie schodzę. Nie ma sensu. Dobra, obrotu nie będziemy robić. To bez kitu, no ludzie. No. Ale ani jednej. Naprawdę. Takie skąpstwo. No i dobrze, że po waszych zwłokach przejechała płonąca kula. Należało się wam. Nie wierzę, że tarczownik to jeszcze wytrzymał. I sto skontrować do tego. Niestety tylko dwie zostawił. Ale właśnie, tutaj nie. Jeszcze wyżej chyba, tak? Tutaj są wilkołaki. No z tym już się nie będę patyczkował. No znowu, tylko dwie. Ale tutaj? No. Jest nawet delikatny zapas. Już można było do wioski niewidzianych iść. Ale co tu się zmieniło? Tu nic, ale miałem wam pokazać te lśniące monety. To jest naprawdę już niedaleko, więc wytrzymajcie jeszcze ze mną tą minutę albo dwie. Jeżeli nie pomylę drogi, ma się rozumieć. To jest rewir katedralny, tak? To się zgadza.
Tutaj jeszcze chyba możliwości pomyłki nie ma. Choć nie, oczywiście zawsze w moim wykonaniu jest możliwość dokonania jakiejś chamskiej pomyłki. No ale przy okazji będziemy mieli też możliwość zobaczenia, jak się spisują wszystkie postacie, jakie tutaj zostawiliśmy. No już całkiem wesoła gromadka powinna tutaj być. Cholera, nie zajrzałem do Josefki. No niech mnie szlak, no. Ale dobra, jesteś ty. Oh, kind hunter. The old girl you sent over. She's dead. Killed, stone dead. Jak to, kurde, kto? Must have been a beast, right? Or do you think someone out there could have... I just don't... Oh. A może well, ty? I do know. It's my fault. Oh my... Czy to jest autentyczne przyznanie się do winy teraz, czy po prostu tak mówi, bo nie upilnował? Was it a beast? Oh, just... Was it a beast? Oh. No cholera, nie wiem, nie wiem. Detektyw się teraz chyba włączy. Co jest z tobą? There you are. Forgive me, I'm a bit out of sorts. So, no blood today, I'm afraid. Nie no, nie chcę nawet twojej krwi, tylko interesuje mnie, kto zabił starszą panią. No i co zostawiła? O kurde, jeszcze ktoś ją rozszarpał do tego. No nie no. Dobra, środki uspokajające, no pff, świetnie, ale... Liczyłem na coś więcej. Dobra, może ty coś wiesz. Szczerze, moim zdaniem nie jesteś podejrzana w ogóle w tej sprawie, ale... Cholera, może jednak? Ej, co ci kurde jest? Czy oszalałaś już do reszty? I w kółko tylko śmiech, tak? No dobra, ja tu jeszcze jednego obdartusa zostawiłem przecież. A, i tutaj jest. Ah, hello again. I owe this to you. It's a wonderful place. They even let beggars like myself in. What's better, we keep our distance. Don't step on anyone's toes, right? The way proper Yharnamites ought to live. So, is to wszystko? No właśnie. My secret stash. Really prime stuff. Okay. Musiałem coś więcej. I really do owe you. Finding me such a nut. This is everything Yharnam ever had and more. Aha, dobra, już kwestie się będą powtarzać, prawda? No ale teraz właśnie, widzicie, znowu potwór pojawił się w świecie rzeczywistym. To nie miały być już koszmary. A to proszę bardzo. Jeszcze trzyma rewir katedralny, akurat to miejsce, gdzie wszyscy są. Kurde, dobra, ale... Czy jak tutaj zejdę, on będzie próbował gdzieś mnie przenieść? Tam wyżej przecież było to miejsce, albo nie, stop, to było tu. Prawda? Nie, serio, jestem ciekaw, gdzie mnie to przeniesie. Ale najpierw te monety. Najpierw monety, to wam obiecałem, no nie mogę o tym zapomnieć. Dobra, jeszcze tego rozwalę. Może dużo grudek będzie. Albo zero, no tam nie wiem. Kurde, błękitny eliksir, no akurat tego nie chciałem. Ale dobra, tutaj, tu, może mi się uda pokazać wam. Chyba, że to po prostu był łód szczęścia u tamtego gościa w filmiku, a u mnie tego się nie da zrobić. W sumie niby, dlaczego miałoby się nie dać? Co, jakiś kurde, gorszy jestem? Ale dobra, droga na szczęście pamiętałem, nie zgubiłem się. Mogę tu jakoś... Cholera, jasne. No nie. Wielka szkoda, muszę przebiec koło niego dosłownie. I teraz tak. Jeżeli będzie widać monety, to będę miał jednoznaczny dowód, że tutaj miał być kiedyś skrót. A jeżeli nie... Tak, widać. Proszę bardzo, to są te same drzwi. Tylko te pozostają zamknięte. Do końca już chyba.
Nie można ich po prostu otworzyć przez całą grę. Bo gdzieś widziałem w internecie nagłówek. Tajemnica zamkniętych drzwi z Bloodborne rozwiązana. I pierwszy paragraf przeczytałem sobie tylko na tyle miałem czas, że gracze po przejściu skarżą się na jedne wciąż pozostające zamknięte drzwi. No i zagadka rozwiązana, proszę bardzo. Miał to być kiedyś skrót. Coś widocznie gdzieś nie wyszło, plany się zmieniły. A właśnie, bo wtedy bestia z mostu byłaby bossem opcjonalnym zupełnie. Można było ją obejść, pominąć. Choć nie, stop! Ona i tak jest opcjonalna przecież, tamta bestia. Ale w takim wypadku, skoro można było zabić bestię i tam przejść sobie skrótem tutaj, to ojciec Gascon byłby opcjonalny zupełnie. I wszystko jasne, to musiało po prostu tak być. Ja, okej, dam się złapać. Nie wiem, gdzie mnie tym razem przeniesie, ale serio, dam się złapać. I teraz mam... Ej, kurde, jeżeli ona mnie przeniesie w miejsce, gdzie runy... Czy tam runa będzie można wreszcie użyć. No dalej, no proszę cię. No. Czemu nie chcesz mnie zgarnąć? Może tu? Czy po prostu zabiję? No. Nie, przeniosła tylko gdzieś. Jak po prostu na drugą stronę, no dzięki. No super. Jeszcze nie mówcie, że mi wgląd wzięła. No już myślałem, kurde. Ale idąc właśnie tu... Nie, tutaj już nic więcej nie będzie. A poza tym stop, ja ich nie pozabijałem, czy... Nie, chyba ich nie pozabijałem autentycznie. Nie, zastanawiałem się, czy coś tu się nie zmieniło przez to, że udało mi mnie się złapać. Tej bestii śmiesznej. No w sumie śmieszna to ona nie jest. Okej, dobra, cofam to. To wygląda strasznie. Ja bym coś takiego zobaczył, trzymającego dach albo ścianę budynku, obok którego mam przejść, to bym uciekał. Bym się naprawdę dwa razy nie zastanawiał nad tym. Tak bym grzał papcia, że kurde, że koniec. Ale tutaj nic nie ma, tylko co najwyżej piękne widoki z takim bardzo bajecznym niebem. Ale kurde, bardziej tamta strona mnie interesuje jednak. Dobra, wronę zostawiam. I też w sumie dobra, zróbmy tak. Ja w tym miejscu skończę ten odcinek i teraz z racji tego, że mamy już te fiolki, to udamy się do niewidzianej wioski w następnym odcinku. No, dobra. Więc tymczasem żegnam się z wami, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!